jesteśmy w Międzyrzecu, pogoda jest przecudna, na koniec września praktycznie. Tak, jesień zeszła. Tak, pięknie, jest mnóstwo rowerzystów. W czym bierzemy udział? Bierzemy udział w kolejnym już rajdzie integracyjnym, jesiennym, jak widać. Tak, no, pogoda wskazuje na co innego, prawda? Tak, trasa to będzie około 25 km. Postaramy się, żeby to była taka trasa jesienna, żeby można było troszeczkę, może zatrzymamy się na grzyby i zakończymy to na Międzyrzeckimi Jeziorkami. Na Międzyrzeckich Jeziorkach, tak. Ilu uczestników jest? Zapisanych było około 70 osób. Nie wiem w tej chwili, czy ktoś jeszcze dopisał, ale około 80 osób. Uczestnicy to są osoby też niepełnosprawne, integracyjne. Tak, integracyjny rajd, jest kilka osób z niepełnosprawnościami. Widzę, że chyba OSP Stopno pewnie będzie zabezpieczać. Tak, zabezpieczenie OSP Stopno, chłopaki z MTB Międzyrzec, tacy, którzy jeżdżą góralami, już nieraz nam pomagali. Tak, tak, oni zawsze są. Tak jest. Można na nich zawsze liczyć. Tak. Na Międzyrzeckich Jeziorkach pewnie ognisko, kiełbaski. Ognisko, kiełbaski, grill. Integracja. Generalnie to, co się tu odbywa, to jest zasługa Zbyszka. Zasługa Zbyszka, natomiast bardzo cieszy to, że w tak licznej grupie Państwo przybyli, ponieważ jeszcze dwa dni temu na liście mieliśmy 10 osób. Tak, ale Zbyszek mówi spokojnie, ja zamawiam 70 tak, kiełbasek, bo na pewno będzie więcej. Całe szczęście będą kiełbaski, one się nie zmarnują. No co, życzę udanego rajdu, pogoda nam dopisuje. Na pewno będzie przyjemnie i myślę, że to zakończenie, które będzie na Zatoce, również będą Państwo bardzo zadowoleni. Udanek do końca tego dnia naszego rajdu. To jest chyba 6. edycja. Oby wszystkie takie były udane, przynajmniej na początku, bo piękna pogoda jest.